Piątek, 29 dzień października. Oglądają Państwo informacje piotrkowskie. Jacek Wiśniewski, witam Państwa. Wczoraj około godziny 15:20 doszło do wypadku drogowego. Z nieustalonych dotąd przyczyn kierujący Mercedesem wjechał w filar jednego z wiaduktów znajdujących się na trasie A1. Kierujący oraz pasażerka z licznymi obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitala. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierujący samochodem Mercedes, 53-letni mieszkaniec Warszawy, prawdopodobnie w wyniku nadmiernej prędkości, niedostosowanej do warunków atmosferycznych, utracił panowanie nad kierowanym pojazdem, zjechał na lewe pobocze, po czym uderzył w filar wiaduktu. Są ustaleni świadkowie zdarzenia, to znaczy kierowcy i pasażerowie pojazdów, którzy poruszali się przed Mercedesem, jak i za nim, lecz nie są w stanie podać przyczyny zaistniałego zdarzenia. Kierujący pojazdem oraz jego 51-letnia żona z urazami głowy i ogólnymi potłuczeniami ciała zostali przewiezieni do piotrkowskiego szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Piotrkowscy policjanci prowadzą postępowanie wyjaśniające przyczyny tego wypadku. Wręczeniem okolicznościowych medali oraz tytułu honorowego obywatela miasta dla księdza kanonika Remigiusza Wysockiego, działacze Solidarności regionu piotrkowskiego, zakończyli obchody jubileuszu 30-lecia założenia związku. Wczoraj w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury spotkali się ci, którzy 30 lat temu porwali Piotrków do solidarnościowego zrywu. Jubileusz nie był tylko okazją do wspomnień i refleksji, ale także do nagrodzenia okolicznościowym medalem 58 działaczy Solidarności regionu piotrkowskiego. Chcieliśmy podziękować koleżankom, kolegom, to co dzisiaj mówiłem na wstępie, za te 30 lat, ale również tym, których dzisiaj z różnych powodów z nami nie ma. Odeszli na wieczną wartę, wybrali może inną drogę życiową, ale z ogromną wdzięcznością, wręcz hołdem za odwagę, patriotyzm i wiarę, która nimi kierowała przecież w tamtym czasie niełatwym. Odebrane wczoraj medale okolicznościowe z wizerunkiem księdza Jerzego Popiełuszki sami nagrodzeni dedykowali kolegom, z którymi walczyli o wspólną Polskę. Jest to, powiedzmy, pewna forma wyróżnienia na pewno. No, docenię tam jakiś, powiedzmy, zasług. Choć uważam, że jest wielu bezimiennych bohaterów. Podczas uroczystości księdzu kanonikowi Remigiuszowi Wysockiemu wręczono honorowe obywatelstwo Piotrkowa Trybunalskiego nadane na wrześniowej sesji Rady Miasta. Ksiądz Wysocki w czasie stanu wojennego wspierał ruch wolnościowy w Piotrkowie, odprawiając nabożeństwa w intencji ojczyzny oraz udostępniał salę w podziemiach kościoła jezuitów dla spotkań Solidarności. Stawał w obronie aresztowanych i internowanych. Kanonik nie krył wzruszenia z przyznania mu tak szczególnego wyróżnienia. W dalszym ciągu będę pracował, żeby nie dla tytułu, tylko dlatego, że to jest jakaś misja, którą się wypełnia w stosunku do innych ludzi, z którymi się mieszka. Na zakończenie jubileuszu na scenie pojawiła się piotrkowska młodzież, która zaprezentowała specjalny program artystyczny przygotowany z okazji 30. rocznicy powstania Solidarności. Po raz 23. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Piotrkowa przeprowadzi kwestę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków znajdujących się na najstarszej piotrkowskiej nekropolii. Tegoroczna kwesta potrwa 3 dni. Piotrkowska kwesta na rzecz zabytkowych nagrobków jest najstarszą tego typu zbiórek prowadzonych w całym województwie łódzkim. Do tej pory z zebranych pieniędzy udało się odrestaurować blisko 100 nagrobków, z czego w ostatnim dziesięcioleciu gruntowną renowację przeprowadzono na 22 pomnikach. Na zabiegi konserwatora czeka jeszcze szereg zapomnianych, nadgryzionych zębem czasu grobów. Z naszych, powiedzmy tutaj, obserwacji i takich dociekań wynika, że ponad 100 jeszcze nagrobków z pewnością czeka na naszą opiekę, na wsparcie mieszkańców naszego miasta, którzy każdego roku dorzucają się do tych wydatków, jakie Towarzystwo na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków ponosi.
W zeszłym roku udało się uzbierać kwotę 14,5 tysiąca złotych. To wystarczyło na renowację jednego nagrobka. Średni koszt pracy konserwatora to kwota około 15 tysięcy złotych. Łatwo zatem policzyć, ile uda się wyremontować po kolejnych kwestach. Dlatego, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy, tegoroczna kwesta potrwa 3 dni. W sobotę, niedzielę i w poniedziałek. Jak co roku będziemy kwestowali przy nie tylko bramie starego cmentarza rzymskokatolickiego, ale również przy jeszcze trzech innych, a mianowicie przy bramie głównej i bocznej nowszego cmentarza rzymskokatolickich i przy wejściu na teren cmentarza wojennego. Kwestującymi tradycyjnie będą politycy, społecznicy oraz członkowie towarzystwa. W sobotę i niedzielę prowadzić będą oni kwestę od godziny 11 do 16, a 1 listopada kwesta rozpocznie się o godzinie 10, a zakończy o 18. Pozostajemy w temacie zbliżających się świąt. Tym razem mamy apel do kierowców o ostrożną jazdę w czasie podróży na groby bliskich. Od dziś na drogach prowadzone są wzmożone kontrole policji w ramach akcji Znicz. Od soboty zmieni się też organizacja ruchu w pobliżu piotrkowskich nekropolii. Tegoroczna akcja Znicz w Piotrkowie, tak jak w całej Polsce, rozpoczęła się dziś i potrwa przez 4 dni. Kontrole drogowe prędkości, jak i stanu trzeźwości kierowców prowadzone będą na drogach wylotowych z miasta. Policjanci i strażnicy miejsc zadbają o bezpieczeństwo w okolicach cmentarzy. Przy piotrkowskich nekropoliach, podobnie jak w latach minionych, niektóre ulice będą wyłączone z ruchu lub staną się ulicami jednokierunkowymi. W Piotrkowie Trybunalskim wprowadzimy taką samą organizację ruchu drogowego wokół cmentarza jak co roku. Po to, aby nie utrudniać kierowcom, a raczej ułatwiać. Czyli ulica spacerowa będzie, jak co roku, powtarzam, ulicą jednokierunkową od partyzantów aż do rolniczej. Ulica partyzantów będzie zamknięta dla ruchu. Jednak tam strażnicy miejscy będą wpuszczać osoby niepełnosprawne lub te, które prowadzą handel. Oraz podobnie będzie na ulicy Cmentarnej. Dodatkowo ulica Lelewela będzie też na małym odcinku ulicą jednokierunkową. Dlatego też zwracam się do kierowców o rozwagę i zachowanie szczególnej ostrożności właśnie w okolicach cmentarzy. Podróżujący samochodem powinni zachować szczególną ostrożność przy zwiększonej liczbie pieszych. Tym, którzy mogą zrezygnować z dojazdu na cmentarz samochodem, polecamy skorzystać z komunikacji miejskiej. 30 października autobusy kursować będą tak jak w sobotę, w niedzielę oraz w poniedziałek autobusy według rozkładu świątecznego. W tych dniach linią numer 0 dojedziemy tylko do Placu Zamkowego. Linie 7, 6 oraz 0 obsługiwać będą dodatkowo pasażerów korzystających z przystanku przy Wojska Polskiego Cmentarnej. Niestety z Dniem Wszystkich Świętych kojarzą się także kradzieże. Łupem złodziei najczęściej padają portfele oraz torebki. Pamiętajmy o tym, by pilnować swoich rzeczy, ale też dbać o to, by nie zabierać kosztowności ze sobą na cmentarz. Policja apeluje również, by powiadamiać sąsiada o wyjeździe i prosić kogoś, by zwrócił szczególną uwagę na nasz dom. Dziś Wyższa Szkoła Handlowa gościła ambasadora Palestyny w Polsce Khaleda Ghazala. Wykładem na temat stosunków izraelsko-palestyńskich zainaugurowano tegoroczny cykl otwartych wykładów organizowanych przez uczelnię. Przyszłość negocjacji palestyńsko-izraelskich w świetle bieżącej sytuacji politycznej w regionie bliskowschodnim. To tytuł wykładu, jaki dziś w samo południe wygłosił ambasador Palestyny Khaled Ghazal. Gość po raz pierwszy miał okazję spotkać się ze studentami oraz mieszkańcami Piotrkowa. Do tej pory z podobnymi wykładami odwiedzał inne miasta Polski. Przede wszystkim czuję się bardzo szczęśliwy, że jestem w Piotrkowie w tej szkole. Rozmowy ze studentami są zawsze dla mnie miłe. Po pytaniach, jakie zadawali, jak i rozmowach z nimi, widać, że są zainteresowani tym tematem. A to dla mnie bardzo ważne i ciekawe. Podczas wykładu publiczność zadawała szereg pytań dotyczących m.in. konfliktu bliskowschodniego. Takie spotkania to kopalnia wiedzy, szczególnie dla studentów stosunków międzynarodowych. Myślę, że bardzo ciekawe, poruszone były bardzo ciekawe sprawy dotyczące właśnie Palestyny i Izraela i konfliktu między tymi dwoma państwami. Cykl piotrkowskich wykładów otwartych organizowany jest przez Wyższą Szkołę Handlową od 2003 roku. Spotkania poświęcone są aktualnym problemom społecznym czy ekonomicznym. W tym roku wśród zaproszonych gości nie zabraknie ludzi świata, nauki czy polityki. Czwartkową noc budynek kina Havana ponownie zapełnił się gośćmi. Jednak tym razem okazją do spotkania nie był seans kinowy, ale rockowe Halloween Show.
Na scenie zagrał Symbolik, Redrum oraz Łowcy Głów. Tradycja Halloween, czyli radosnego spędzania Wigilii Wszystkich Świętych, przyszła do Polski zza oceanu i od kilku lat jest coraz bardziej popularna. Piotrkowscy studenci postanowili wykorzystać tę tradycję i w budynku po dawnym kinie Havana zorganizować rokową imprezę. Jak się okazuje, to miejsce świetnie nadaje się do organizowania koncertów. To miejsce, jako Havana, moim zdaniem jest bardzo medialnym miejscem. Jest miejscem w centrum Piotrkowa, jest z bardzo dobrą sceną, która ma super nagłośnienie. Akustycy mi właśnie przed chwilą o tym powiedzieli, więc znają się na tym. I mam nadzieję, że to będzie cykliczna impreza. Zobaczymy, czy będzie. Bardzo fajnie, bardzo dobry pomysł. Moje zdanie jest takie. Tym bardziej, że z tego, co wyczytałem w gazecie, to już tutaj kino nie działa, tak? Wszystko jest przeniesione do tego nowego centrum, Fokusa. Moim zdaniem dobrze, można zreanimować takie miejsca. Takie stare kino, więc jest takie miejsce, no nie wiem, na imprezę duża sala, prawda? Także w porządku. Nie było tradycyjnych przebrań czy cukierka zamiast psikusa. Studenci amerykańskie święto uczcili mocnym, rockowym graniem. Było mrocznie i strasznie, jak na Halloween przystało. Mocnemu rockowemu graniu towarzyszyła wystawa motocykli. To była nie lada gratka dla fanów dwóch kółek. Każdemu się podoba, każdy kto jedzie na motorze, nie tylko może przyjść sobie potańczyć, poskakać sobie, posłuchać. Oczywiście zapraszam. Mogłoby być trochę bardziej właśnie pod Halloween, a to jest tak wyluzowanie, nie ma takiego kopa. Być może to nie pierwszy i nie ostatni koncert w dawnej Hawanie. Jak obiecują organizatorzy, Halloween Party odbędzie się również za rok. A teraz komunikat. Od 3 do 6 listopada zamknięty zostanie dla ruchu odcinek ulicy Słowackiego od Sienkiewicza do placu Kościuszki. W związku z tym autobusy komunikacji miejskiej nie będą kursowały ulicą Słowackiego, a objazdem ulicą Wojska Polskiego do placu Kościuszki i dalej bez zmian. Przypomnę, sytuacja ta będzie miała miejsce od 3 do 6 listopada. Na koniec jeszcze zaproszenie. Ośrodek Działań Artystycznych zaprasza w niedzielę 31 października na listopadową interwencję artystyczną. O godzinie 18.30 w Rynku Trybunalskim odbędą się wypominki za dusze, a o godzinie 19.00 w Galerii Oda przy Sieradzkiej rozpocznie się koncert pamięci zmarłego w tym roku piotrkowskiego dziennikarza Mariusza Jakubka. Podczas spotkania zagrają m.in. Wojciech Baranowski, Marta Hejniak czy Paweł Kwiatkowski. Dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Już za chwilę magazyn kulturalny Kurs na Kulturę. Nasz kolejny serwis w środę. Bądźcie Państwo z nami. Do zobaczenia.